Konrad Dudek. Zapraszam na główne wydanie aktualności w czwartek, 14 lipca. Do 19 pod numerem telefonu 17 86 13 317 trwa nasz dyżur telefoniczny. Na początek zapowiedź informacji dnia. Mieszkańcy Przysiek walczą o bezpieczeństwo. Dziś na godzinę zablokowali drogę Jasło-Gorlice. Prestiż i miejsca pracy, czyli batalia o lokalizację podkarpackiej spółki gazowniczej. Tour de Pologne jutro z metą w Rzeszowie. Będą utrudnienia i zamknięte dla ruchu drogi. Mają dość obietnic, a ich cierpliwość się kończy. Mieszkańcy wsi Przysieki koło Jasła przez ponad godzinę blokowali dziś drogę krajową numer 28. Od ponad 6 lat domagają się budowy 2 km chodnika, bo zbyt często dochodzi tu do tragicznych wypadków. Ostatnie lata przyniosły w tym miejscu śmierć 11 osób. Ponad 30 zostało rannych. Relacja Adama Bieniasa. Domagamy się budowy chodnika, domagamy się bezpieczeństwa naszych dzieci. To jedno z haseł dzisiejszego protestu. Dokładnie o godzinie 16 mieszkańcy Przysiek rozpoczęli blokadę drogi numer 28. To właśnie tą trasą codziennie przejeżdżają tysiące samochodów. Wąskie pobocze i brak chodnika sprawiają, że jest tu bardzo niebezpiecznie. Już jakiś czas temu w tym miejscu została postawiona tablica Czarny Punkt, która ostrzega przed śmiertelnymi oraz niebezpiecznymi wypadkami. Mieszkańcy mówią krótko, to droga śmierci i dodają, że codziennie boją się o bezpieczeństwo, zwłaszcza najmłodszych. A ich obawy potwierdzają statystyki. Tylko w ostatnich miesiącach doszło tu do 2 śmiertelnych wypadków. Właśnie dlatego mieszkańcy Przysiek, ale też sąsiedniego Sławęcina i siedlisk sławęcińskich domagają się przebudowy drogi oraz budowy około 2-kilometrowego chodnika. Ci, którzy wyszli dziś na ulicę, uważają, że ich problem od 6 lat jest spychany na margines. Nie pomagają prośby, rozmowy, a nawet kolejne wypadki. Mieszkańcy mają dość kolejnych obietnic, stąd dzisiejszy protest. Jak widać z tyłu nie mamy tego chodnika. Jest to droga, którą pokonują dzieci do szkoły. Jest szkoła w podstawówka w Przysiekach i 2 szkoły w Trzcinicy. Nasze dzieci, zwłaszcza w dni deszczowe, są ochlapywane przez pojazdy ciężarowe. Muszą pokonywać tę drogę do szkoły razem z tirami. Nie zgadzamy się na takie traktowanie w XXI wieku w Europie. To jest, dzieci to są raz, a dwa są ludzie starsi, są ludzie niepełnosprawni. Nie mogą wyjść do sklepu, nie mogą przejść do kościoła, bo nie ma pobocza. Liczycie na to, że ten protest coś zmieni? Jesteśmy w ogóle już doprowadzeni do ostateczności. Ta droga jest bardzo niebezpieczna. Ja przytoczę tylko po prostu naszą historię, gdzie chodziłyśmy z koleżankami i kolegami do domu, właśnie tą drogą, poboczem, gdzie tiry ocierały nas po prostu o kurtki. Musieliśmy schodzić do rowów, dbając o nasze bezpieczeństwo. Zdarzało się również, że zostaliśmy zepchani po prostu przez samochód. Zdarzało się tak, jak również moją mamę po prostu tir zmiótł do rowu i pojechał. Teraz moje dzieci będą szły do szkoły i ja muszę ich wozić samochodem. Nie możemy poruszać się rowerami obok drogi. Po prostu ja do koleżanki 100 metrów muszę jechać samochodem. Po prostu nie damy rady chodzić, boimy się tego. Zdaniem mieszkańców budowa chodnika oraz przebudowa drogi początkowo miała rozpocząć się jeszcze w tym roku. Ale Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała mieszkańców, że muszą uzbroić się w cierpliwość. Mieszkańcy mówią, że będą walczyć aż do skutku i nie wykluczają kolejnych protestów. Z miejscowości Przysieki dla aktualności Adam Bienias. O komentarz do sprawy poprosiliśmy Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie. Jej przedstawiciel poinformował, że przebudowę drogi wraz z budową chodnika ujęto w rządowym programie likwidacji miejsc niebezpiecznych, który ma być realizowany w najbliższych latach. Kiedy konkretnie mieszkańcy Przysiek doczekają się chodnika, nie usłyszeliśmy. My jesteśmy oczywiście świadomi o problemach mieszkańców, jesteśmy w stałym kontakcie również z władzami samorządowymi. Mieszkańcy do nas się zwracali m.in. o budowę chodnika oraz o ograniczenie prędkości. To ograniczenie prędkości na tym odcinku zostało już wprowadzone. Jeżeli chodzi o budowę chodnika, to z naszej strony wpisaliśmy to zadanie łącznie z rozbudową drogi i ze wszystkimi elementami bezpieczeństwa w ruchu drogowym do rządowego programu budowy dróg krajowych. To zadanie znajduje się w programie likwidacji miejsc niebezpiecznych. Aktualnie oczekuje na finansowanie. Wszystkie te zadania są sukcesywnie realizowane. Tylko w tym roku będziemy wykonywać około 50 zadań z tego programu.
Teraz walka o to, gdzie ma mieć siedzibę Podkarpacki Zakład Gazownictwa. Według planów centrali Polskiej Spółki Gazownictwa w Jaśle. To jednak nie podoba się prezydentowi Rzeszowa i pracownikom rzeszowskiego oddziału. Pierwszy walczy o prestiż stolicy regionu, drudzy obawiają się o miejsca pracy. Teraz na Podkarpaciu są dwa zakłady Polskiej Spółki Gazownictwa w Jaśle i w Rzeszowie, podlegające oddziałowi w Tarnowie. Po planowanej reorganizacji wszystkie oddziały zostaną zlikwidowane, a ich kompetencje przejmą zakłady, po jednym w każdym województwie. Na Podkarpaciu ma to być Jasło, a to oznacza zażegnanie groźby zwolnień, która wisiała nad tym zakładem. W jasielskim zakładzie Polskiej Spółki Gazownictwa działa trzy związki zawodowe. Dziś żaden ze związkowców nie chciał się wypowiedzieć przed kamerą na temat przyszłości zakładu. Telefonicznie zapewniali mnie, że nowa sytuacja ich ucieszyła. Ale to, co dla jednych jest szansą na lepszą przyszłość, stało się powodem do niepokoju dla innych. Bo zgodnie z planem rzeszowski zakład zostanie zdegradowany do jednej ze 150 gazowni. Nie chcemy, żeby kosztem naszej degradacji powstawały zakłady w innych miastach, gdzie nie ma odpowiedniej drogi, czyli autostrady, gdzie nie ma dostępu do lotniska, na przykład jak w Rzeszowie. Dla 400-osobowej załogi to powód do obaw, bo w ciągu ostatnich 5 lat zmiany zawsze oznaczały zwolnienia. Rzecznik Polskiej Spółki Gazownictwa zapewnia, że tym razem tak nie będzie. Ale to są gwarancje tego zarządu. No, nie mamy natomiast gwarancji, że to będzie się przekładało na kolejne lata. Decyzja o przeniesieniu oddziału z Tarnowa do Jasła oburzyła prezydenta Rzeszowa. Tadeusz Ferenc przekonuje, że nie chodzi o podatki, bo te są niewielkie. W ubiegłym roku do kasy miasta wpłynęło tylko 1,5 miliona złotych podatku od nieruchomości. Ale chodzi o prestiż, bo jak podkreślał w liście do premier Beaty Szydło, Rzeszów obok Katowic jest jedynym miastem wojewódzkim, w którym nie będzie zakładu. Dlaczego miasto wojewódzkie Rzeszów ma być ukarane wyprowadzeniem spółki? A tłumaczenie między innymi pana prezesa to chodzi o zrównoważony rozwój. Rzeszów się rozwija, to zabrać, a przeprowadzić do innego miasta. To jest, wydaje mi się, bardzo głupie. O zrównoważonym rozwoju mówi też poseł Bogdan Żońca z Jasła, który zabiegał o utworzenie w jego mieście wojewódzkiej centrali. Oczywiście z punktu widzenia podatkowego mówimy o pewnej korzyści dla Jasła, ale też mówimy o prestiżu. Każde miasto, miasteczko silne jest różnego rodzaju instytucjami. Jeśli tych instytucji w małych miasteczkach nie ma, to te miasteczka obumierają. Co ciekawe, nie jest to wspólne stanowisko partii rządzącej. Zdanie prezydenta Rzeszowa podziela posłanka PiS Krystyna Wróblewska, która wspólnie z Tadeuszem Ferencem interweniuje w tej sprawie w rządzie. Jasielski i rzeszowski punkt widzenia może pogodzić minister energii, który oficjalnie 1 lipca przejął od ministra skarbu nadzór nad polskim gazownictwem. Jak się dowiedziałem dziś nieoficjalnie, jeśli plan ministra Krzysztofa Tchórzewskiego się powiedzie, to tu cytat, wszyscy będą zadowoleni. Co to oznacza w praktyce, dowiemy się jednak najwcześniej w sierpniu. Mariusz Mędycki, Aktualności. To nie będzie najlepszy sezon dla podkarpackich sadowników, którzy liczyli na zyski ze sprzedaży wiśni. Ceny owoców są porównywalne do ubiegłorocznych, tyle że mokra wiosna obniżyła spodziewane plony. Jedyny plus jest taki, że Podkarpacie z powodzeniem eksportuje owoce miękkie na zachód Europy, gdzie cieszą się niesłabnącym popytem. Cena wiśni w skupach na terenie wokół Rzeszowa i Przemyśla teraz wynosi około złotego 70 groszy za kilogram. To mało, mówią sadownicy i dodają, że taka stawka nawet nie zwraca kosztów produkcji. Sytuacja powtarza się od kilku lat, więc niektórzy musieli podjąć radykalne decyzje. Mieliśmy ponad 2,5 hektara sadu, to w tym była łutówka, groniasta. Zrezygnowaliśmy z tego powodu, bo nieopłacalne było to. Bo ceny były niskie i nie było zbytu. I zeszliśmy do hektara.
Opłacalna cena miałaby wynieść powyżej 2 zł, dodaje sadownik, ale w tym roku nawet w zakładach przetwórczych dochodzi ona tylko do 2. W cmolackim Cmolfrucie świeże owoce przyjmowane są w każdej ilości. Niektórzy przywożą kilkadziesiąt kilogramów, inni tony. Drylowane i mrożone owoce zakład eksportuje na zachód Europy. Wiśnie i czereśnie wciąż są poszukiwanym towarem również na miejskich rynkach. Jest w tym roku o wiele mniej, zależy która odmiana, i niszczą ptaki, szpaki, kosy. To prawda, że zimna i mokra wiosna zdziesiątkowała tegoroczne owoce na drzewach czereśniowych, również wcześniejsze odmiany wiśni. Dlatego ceny owoców konsumpcyjnych, a więc tych najlepszej jakości, poszybowały w górę. Musi być czereśnia duża i słodka, dojrzała. Ludzie to chętnie okupują. Skoro je czereśnia kwaśna, to nie bardzo, nie chcą brać. Na początku sezonu cena czereśni wynosiła 18 zł za kilogram. Teraz można je kupić za 10-12 zł, a czasami okazyjnie za 6 lub 7 za kilogram. Tymczasem w sadach wiśniowych Podkarpacia dojrzewają wiśnie najpopularniejszej odmiany łutówki. Sadownicy spędzają czas na wyszukiwaniu najlepszych ofert skupu. W zależności od klasy owoców, teraz te ceny wynoszą od złotego do 3,5 zł za kilogram. Celnicy z Medyki udaremnili 2 próby przemytu papierosów do Polski. W przestrzeni przeznaczonej na składany dach kabrioletu, którym podróżował obywatel Izraela, znaleziono 1200 paczek. Z kolei ponad 500 ukrył w komorze silnika i ścianach bocznych osobowego Renault obywatel Ukrainy. Modlitwy, rozmowy, ale też koncerty i zabawy. To w skrócie program tegorocznego franciszkańskiego spotkania młodych, które już po raz 29 zorganizowano w Kalwarii Pacławskiej. Dla części uczestników to preludium przed Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie, w których także będą uczestniczyć. Wśród ponad 500 uczestników tegorocznego franciszkańskiego spotkania większość to stali bywalcy, którzy nie wyobrażają sobie wakacji bez tego miejsca. Jednak jest coś takiego, że cały czas coś ciągnie tutaj, żeby przyjechać. Właśnie czasami nie ma nawet jak, ale szuka się po prostu, żeby ten termin zarezerwować sobie na FSM właśnie. Dla mnie chyba najważniejsze jest posłuchanie świadectw ludzi, którzy coś przeżyli, i to jakby uświadamia mi, jak ta wiara naprawdę działa, jak to wszystko wygląda tak naprawdę, tak namacalnie. Wydawałoby się, że najpiękniejszy Boży koniec świata, bo tak mówią o Kalwarii uczestnicy spotkania młodych, przyciąga ludzi, którzy są bardzo blisko Kościoła i nie mają problemów. Tak nie jest. W różnych sprawach pomagają animatorzy, organizowane tu spotkania z trenerami personalnymi i nabożeństwa, inne niż te, do których przyzwyczajeni są młodzi ludzie w swoich parafiach. Możemy te spotkania naprawdę przeróżne sobie, które mają różne problemy, może z tego z zewnątrz nie widać, ale każdy z nas myśli, że jak boryka się z jakimiś tam problemami, więc warto poruszyć takie kwestie, bo może akurat komuś to pomoże. Każdego roku FSM ma swoje hasło przewodnie. W tym roku brzmi Odnalezieni. Nawiązuje do odnalezienia już w raju przez Boga Adama i Ewy po popełnieniu przez nich grzechu pierworodnego. Organizatorzy w ten sposób chcą zwrócić uwagę, że Bóg nie pozostawia ludzi samych sobie. Dla jednego tym zagubieniem będą jakieś trudności w relacjach, nawet takich bliskich, rodzinnych. Dla kogoś drugiego mogą być to używki, dla innych jest to po prostu zagubienie samo. Człowiek jest zagubiony sam w sobie, trudno mu określić, kim jest tak naprawdę. Ale FSM to nie tylko rozmowy o problemach, także wspólne biwakowanie, rozmowy i zabawa. Poznałam tutaj już przez te kilka dni bardzo dużo młodych ludzi, bardzo dużo nowych znajomych, z którymi już wiem, że ten spędzony czas na pewno straconym nie będzie. Jeszcze czeka nas kilka dni i wiem, że te znajomości na pewno po prostu pozostaną na długo. Podoba mi się tutaj i cieszę się po prostu, że tutaj trafiłam. Pierwsza edycja franciszkańskiego spotkania odbyła się w 1988 roku. Organizatorem jest krakowska prowincja franciszkanów. Światowe Dni Młodzieży w Krakowie ruszają 26 lipca. Dla gości, którzy w ramach spotkania odwiedzą Podkarpacie, specjalną ofertę przygotował rzeszowski oddział Instytutu Pamięci Narodowej. To pakiety multimedialne, które mają im przybliżyć historię Polski. Często spotykamy się poza granicami naszego kraju z przekłamaniem historii, czy też z pewną niewiedzą. Stąd uznaliśmy, że dwa takie elementy jak płyta multimedialna Cisza przed burzą, obrazująca ostatnie dni czy ostatnie tygodnie przed wybuchem II wojny światowej. Płyta, która w sposób jednoznaczny pokazuje, gdzie zaczęła się II wojna światowa, aby nie było wątpliwości. Myślę, że jest to ciekawy materiał edukacyjny.
Zwłaszcza, że wiele osób w Rosji czy na Ukrainie błędnie sądzi, że II wojna światowa zaczęła się w 1941 roku po ataku Hitlera na Związek Radziecki. Uczestnicy Światowych Dni Młodzieży dostaną też folder z informacjami o Polakach ratujących Żydów oraz o represjach wobec Polaków podczas okupacji, oba w języku angielskim. Natomiast Centrala IPN-u i Ministerstwo Spraw Zagranicznych przygotowały materiały o historii Polski wydane w 9 językach. Jutro na Podkarpacie wjedzie najważniejszy wyścig kolarski w naszym kraju. Peleton 73. Tour de Pologne będzie miał do pokonania liczący 218 km etap z Nowego Sącza do Rzeszowa. Najlepsi spodziewani są na mecie około 18.30, ale poważne utrudnienia w ruchu czekają na kierowców już od rana. Kolarze wystartują o 13.10 z Nowego Sącza. Około godziny 14.15 przekroczą granicę województwa podkarpackiego w miejscowości Siepietnica na drodze krajowej nr 28. Dalej przez Jasło, Frysztak, Strzyżów podążać będą w kierunku Rzeszowa. Na trasie ruch będzie całkowicie zamykany. Kierowcy powinni się przygotować na duże utrudnienia. Decydujące fragmenty czwartego etapu będą miały miejsce, gdy kolarze miną Połomie i zaczną rywalizację na podgórskich odcinkach gminy Lubenia, znanymi z tras rajdu rzeszowskiego. Tam zlokalizowane będą premie górskie w Straszydlu, Zaklikówce i samej Lubeni. Po raz pierwszy kolarze będą tam walczyć około godziny 16, po raz drugi o 17. W międzyczasie przejadą przez Rzeszów. Do stolicy Podkarpacia trafią od strony Tyczyna. Przejadą ulicami Sikorskiego, Powstańców Warszawy, Podwisłocze, przez Most Zamkowy, Lisa Kuli, Cieplińskiego. Następnie przez Hetmańską, Kwiatkowskiego, Budziwojską wrócą na teren gminy Lubenia, gdzie rozegrają kolejne dwie premie górskie. Po powrocie do Rzeszowa kolarze walczyć będą na trzech 6-kilometrowych rundach. Pętle tworzą ulice Podwisłocze, Plac Sienawitów, Lisa Kuli, Cieplińskiego, Hetmańska, Powstańców Warszawy oraz ponownie Podwisłocze i Most Zamkowy. Kierowcy muszą pamiętać, że w dniu wyścigu od godziny 8 rano zamknięte będą ulice Jałowego, Sokoła i Pułaskiego, od 9 ulica Unii Lubelskiej, a także ulice wchodzące w skład pętli, czyli Północna Nitka Powstańców Warszawy, Podwisłocze, Most Zamkowy, Plac Sienawitów, Lisa Kuli, Cieplińskiego, Hetmańska oraz w części Most Karpacki, czyli popularna zapora. W piątek przed przejazdem głównego wyścigu na pętli w Rzeszowie rozegrane zostaną zawody z cyklu Nutella Mini Tour de Pologne. Na koniec piękny jubileusz naszych koleżanek i kolegów z Radia Rzeszów. Dokładnie 25 lat temu z przystani Białej Floty nad Zalewem Solińskim nadano pierwszą audycję z wakacyjnego cyklu Radio Biwak. Podobnie jak przed ćwierćwieczem było też dziś. To jest to miejsce, gdzie biwak nam się kiedyś narodził. Pogoda nam dzisiaj wyjątkowo chyba nie sprzyja, jakiś grzmot się odezwał, ale mimo tego... Ale dla dziennikarzy Radia Rzeszów to żadna przeszkoda, by informować, bawić i tworzyć wakacyjny klimat, który pozwala zapomnieć o deszczu. Przystań Solińskiej Białej Floty to jedno z najpopularniejszych miejsc w Bieszczadach. Rejsy statkami po zalewie należą do takich atrakcji turystycznych, które będąc tutaj trzeba zaliczyć obowiązkowo. A Radio Biwak to miejsce i właściciel solińskich statków współpracują od ćwierćwiecza. Radio Biwak zawsze swoją siłę czerpało z tego, że było różne w różnych latach. Dzisiaj w tym roku jesteśmy w różnych miejscach Podkarpacia, jesteśmy także za granicą, na Słowacji, będziemy na Węgrzech, będziemy na Litwie. Dziennikarze biwakują w ciekawych, czasem mało znanych miejscach. I zawsze rozmawiają na antenie z niezwykłymi ludźmi, pełnymi pasji i zakochanymi w swoich małych ojczyznach. Nic dziwnego, że letnia audycja ma stałych słuchaczy. Jest audycja interaktywna, rzeczywiście inna od stałych pozycji w radiu. Inny charakter ma, mamy bliższy kontakt z słuchaczem. Teraz wiadomo, dochodzą różne formy komunikacji, oprócz telefonów również bogaty profil facebookowy. Tam trafiają zdjęcia i komentarze słuchaczy z wakacyjnych wypraw. Jutro Radio Biwak gościło będzie na koronie Solińskiej Zapory. To wszystko w tym wydaniu aktualności. Dziękuję Państwu za spotkanie. Za chwilę jeszcze tradycyjnie prognoza pogody, na którą zapraszam. I zapraszam też na kolejne wydania naszych serwisów informacyjnych. Do zobaczenia.